Prasa jest źródłem pozyskiwania informacji, więc w tym sensie prasa pozostaje, ponieważ jest jednym ze sposobów, w których ta informacja jest do odbiorcy przekazywana. Moim zdaniem prasa papierowa nie jest skazana na zagładę, jak wieszczą aktualnie różni eksperci. Natomiast będzie się rozwijać w kierunku prasy nieco wężej sprofilowanej. To znaczy prasy o wysokiej cenie, kierowanej do mniejszej liczby odbiorców. Natomiast zmienią się sposoby przekazywania tych informacji, oczywiście w kierunku nośników elektronicznych, które będą łatwiej dostępne i będą tańsze. Natomiast niestety będą pozbawione tej charakterystycznej i atrakcyjnego dzisiaj dla nas szelestu płachty papieru.